Hej, moi drodzy, witam was serdecznie. Z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Moonlightera. Jest to chyba 26 odcinek. I, kochani, wydaje mi się, że może być to jednak chyba ostatni. Może być to ostatni odcinek Moonlighterka, bo wydaje mi się, że będzie tutaj już główny boss. Nie jestem pewny, ale tak może być. W ogóle mamy tu masę jakichś rzeczy. Mamy tu różne czytania. Jest to tylko jedna droga ucieczki. Przeciążyć silnik wymiarowy, wpaść do innego wymiaru, albo wpaść w pustkę. Wszystko jest lepsze niż śmierć głodowa. Błąd. Czyli jesteśmy w jakimś innym wymiarze? Czym ogólnie są te portale? To jest dobre pytanie. Minęły ponad 2 miesiące, odkąd się tu zamknęliśmy. Zasoby powoli się kończą. Gdzie jest sługa, który miał nas uwolnić? Tymczasem zaczęliśmy pracę nad prototypem L. Ten głupi błąd. Ktoś ich tu zamknął. Zostaliśmy zmuszeni do rozpoczęcia operacji zamknąć drzwi. Sługa zamknie nas, używając 4 kluczy. Następnie ukryje je, dopóki obserwatorzy nie przestaną nas szukać. Przewidujemy, że potrwa to około miesiąca. Obserwatorzy. Ponoć obserwatorzy siedzą nam na ogonie. Musimy zamaskować nasz sygnał. A obserwatorzy to nie są przypadkiem te duszki, których się nie dało zaatakować? O kurczę. Mimo narastających problemów, niemal ukończyliśmy komorę prototypu L. Szef bardzo chce wypróbować nowe ciało, ale nie byłoby to jeszcze bezpieczne. Szef, nowe ciało? Prototyp L jest wreszcie go... błąd. Co tu się dzieje? Ucieczka z tych lochów nie będzie chyba możliwa. Minęły już 3 miesiące. Nasi żołnierze ostatnio ledwo stłumili zamieszki. Musimy stąd jakoś uciec. To zaczyna się wymykać spod kontroli. Kilku współpracowników wznieciło bunt, a żołnierze natychmiast ich zabili. 2 problemy rozwiązane za jednym zamachem. Bunt i brak jedzenia. O kurczę. Co tu się działo? Kolejny zbiór wymiarów wygląda obiecująco. Jeśli pozyskamy z nich dość zasobów, możemy ruszyć z prototypem G. Technologia z innych wymiarów okazała się pomocna w opracowaniu prototypów. Każdy kolejny wariant coraz lepiej przyjmuje ciało. W ogóle zobaczcie, że te wszystkie wymiary się tutaj przenikają. Wow. Co tu się dzieje? Czym jest ten loch? No, nie chciałem tego zrobić w sumie. Spadłem tu, ej. Co jest? Znany loch 2. Kurde, naprawdę? Ominąłem? Chyba ktoś wreszcie przybył nam na pomoc. To nie są starożytne ruiny, chłopcze. Jesteśmy piratami. Ja, moi martwi towarzysze, ty. Uwięzieni tu od tylu stuleci. Muszę jakoś odzyskać stracony czas. Odtworzyć załogę. Tyle systemów do splądrowania. Dziękujemy ci za twoją pomoc, chłopcze. Pozwolę ci odejść. Powiedziałem odejść? O. Dobra, ej. Może wcale... No to jeszcze pociski są. O, fuck.
trzy ataki. Jeszcze jeden. Masz ty dziadu. Jeszcze jeden. Ach. Dobra, mamy cię. Padłeś. Ostatni pirat wymiarowy. To dopiero pierwszy boss. Oh shit happens. Dobra, trzeba się trochę ogarnąć. Moby. Oj. No to było ciężkie. Oh. Nie. No HP. Nie, dobra, koniec. Kurde. Fuck. Nie wyszło. Wróciło nas. Wracamy po potki. Więcej potek. Może nawet nie więcej potek. Kurde, no nie wiedziałem, że spierdziłem z tym pierwszym bossem, no. Z tym piratem. Dało się to śmiało inaczej jeszcze rozegrać, ale no, spierdzieliłem to. Dajcie mnie potki. Gdzie są potki? Tu są potki. Bez problemu da się to zrobić, tylko mówię, no ja... Po pierwsze, nie znałem jeszcze ataków tego moba. A to bardzo... No jest takie dosyć problematyczne. Może powinienem wziąć łuk. W sumie to nie jest głupie. Tylko tak, na pewno chciałbym jeszcze to ulepszyć. Ale chyba nie dam rady ulepszyć już tego. Dobra, przynajmniej trochę będę walił. Idziemy jeszcze raz. To się da przejść. Bez problemu się da przejść. Tylko się da trochę skupienia. To raz, a dwa. Troszeczkę jednak... umiejętności. No mi się ten kurde przycisk zaczął przycinać. Nie odbija mi. Nie odbija mi przycisk. Znaczy mi ogólnie odbija, ale nie przycisk. Dobra, przy okazji zobaczymy sobie, jak to wygląda bez spadania. Zobaczymy, jak to wygląda bez spadania. Czyli co, są tu kosmiczni piraci? Dobrze, rozumiem. Osoby, które... No właśnie. Co oni tutaj robili? No, to i tak było trzeba przejść w ten sposób. A to los blues. Pewnie będzie od początku, nie? Tak. Z tobą to tam... Trzy razy.
Mówię, on jest łatwy do pokonania, bez problemu. No kurde! Takie... Ale mnie strasznie zryło to. Dobra, damy radę. Shiro, dasz radę. Wierzę w ciebie. Dasz radę, wierzę w ciebie. O, ty masz dalekie te... No nie wiem, jak to zrobić. Dobra, wiem już. Nie, za wcześnie. Nie da się, o nie, tu więcej potek nam nic nie da. Co mnie tutaj tak tłucze? Fuck, 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 fuck. No nie! Jeden hit! Kurwa! Jeden hit! Ja Jeden hit! Jeden hit! No widzieliście wy to? Ja pierdziele, gdybym nie zrobił tego uniku wtedy, tylko bym zaatakował jak człowiek. Jeden hit! Jeden cholerny hit. Jeden! Jeden hit! Kurde! Jaki pech! No nie wierzę. No po prostu nie wierzę w swoją głupotę i swoje szczęście. Naprawdę, no jeden hit. Wystarczyło tylko raz mu przypierdzielić. Raz. 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 Po prostu tylko raz. Ale będziesz miał, Pajk, teraz polewkę ze mnie. Ale będziesz miał polewkę ze mnie. Jeden hit. One hit. No nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Taka głupota. Taka głupota. Aż mi się ręka trzęsie. Dobra, dawaj, chodź. Dobra, chodź, odejdź trochę tutaj. Dobra. Ej, no jak kurwa, cheater? Cheater. Dobra, nie jest źle, żadnej podki nie zużyliśmy. Teraz może damy radę. Dawaj, dawaj, dawaj. Czemu ja walę zwykłe hity? No jak? No jak?
Zabijemy cię teraz. Dobrze! Fuck yeah! Tym razem się udało. Wystarczyło tylko po prostu ich nawalać. Znaczy go nawalać. Kurde, udało się go zabić. Udało się gnoja zabić. Hero merchant, gotta go fast. Careful merchant. Słuchaj no, nie możesz tak po prostu zabronić wstępu do lochów. Co tu się dzieje? Jest strażnicy? Za kogo się uważasz? Słuchaj, staruszku. Te lochy są zbudowane z fragmentów innych wymiarów. A ich jedynym celem jest ułatwienie zdobywania łupów. Masz tyle lat, a myślałeś, że te artefakty na drzewach rosną? Uważaj na ton, jakim się do mnie zwracasz. Jesteś tu gościem. Jeśli to prawda, czemu dopiero teraz? Lochy są tu od pokoleń. Ta sprawa jest wielce skomplikowana, proszę pana. Proszę mi wybaczyć brak manier, ale nie jest to teraz najważniejsze. Szukaliśmy ich przez całe pańskie życie. Straciliśmy się nad przywymiarze gejzeru i od tego czasu nie byliśmy w stanie ich namierzyć. Ktoś musiał aktywować jeden z ich nadajników. Dzięki czemu zlokalizowaliśmy ten świat. Wciąż wspominasz o nich. Kim są ci oni? Piraci wymiarowi. Piraci wymiarowi? Piraci wymiarowi. Rasa istot zbudowanych jedynie z płynu wymiarowego. Dzięki temu bardzo szybko opracowali technikę podróży międzywymiarowych. Zamiast podzielić się wiedzą, okradają inne wymiary. Według naszej wiedzy, ukrywają się tuż za tymi drzwiami. Co to za chłopak? Nie jest piratem, prawda? Oczywiście, że nie. Will. Co za żałosny dzieciak. Wszystko w porządku, Will? Co ty mówisz? Walczyłeś z meduzowym robotem? To musiał być ich herszt. Nigdy go nie lubiłem. I mówisz, że w środku nikogo już nie ma? Pozabijali się, bo byli tam uwięzieni? O, bajecznie. To chyba zbyt piękne, by mogło być prawdziwe. Poczekaj tu chwilę, a ja umówię sytuację z załogą. Ty tam, poruczniku. Rozpędź tłum. Potrzebujemy przestrzeni. Tak jest, kapitanie. Oprócz tego staruszka i młodzika, który właśnie wyleciał przez tamte drzwi. Piraci. A teraz oni. Wszyscy są takimi samymi złodziejami. Dobra, ludzie, nic tu się nie dzieje. Słyszeliście, co kapitan powiedział. Możecie iść, gdzie tylko chcecie. Najlepiej wróćcie do domu. To może być wasza ostatnia szansa, żeby go zobaczyć. No ruszcie się. Czyli rozpieprzyliśmy handelek. Podczas rozmowy podjąłem decyzję. Za udział w kradzieży artefaktów z innego wymiaru, wszyscy mieszkańcy tej planety zostaną aresztowani. No chyba, że... Właściwie powinniśmy to zrobić. Ale... Ten tu młodzik pomógł nam zlokalizować piratów. Udało mu się nawet pokonać ich herszta. Powiedzmy, że na razie nie wspomnę w raporcie o kradzieży. I z mojego punktu widzenia sprawa wygląda... Wymaga dalszego śledztwa. Nie wymaga dalszego śledztwa. Mimo to musimy zamknąć te lochy. Dalsze ich użytkowanie byłoby nielegalne. Nie zostawimy was jednak na lodzie. Skontaktowaliście się z innymi wymiarami, więc możecie tak zostać... nie możecie tak zostać sami. Najchętniej wymazałbym wam wszystkim pamięć. Ale z pewnych powodów zostało to surowo zakazane. Na tamtej planecie wciąż nie wiedzą, którą stroną się je, a którą... A, ale wracając, zaprosiłem was do udziału w WTH. Zaprosimy was do udziału w WTH. W wymiarowym traktacie handlowym. Dzięki temu będziecie mogli legalnie handlować z innymi wymiarami. Przygotowania do włączenia waszej planety do traktatu trochę potrwają.
Na razie dajcie znać mieszkańcom i przygotujcie ich na wielki dzień. O, no dobra. Powiedzmy, że wygraliśmy. Zbieramy się. Wkrótce wrócimy z traktatem. Przyjemność po naszej stronie. Nie powiem, że cała przyjemność, ale chyba rozumiecie dlaczego. O, nie mówcie nikomu, że korzystaliście z lochów. Albo wrócimy i wszyscy będziecie gnić w więziennej celi. No, to na razie. Kurde. Wciąż nie mogę dojść do siebie po tym, co odkryłem. Muszę przyznać. Wygląda na to, że oddałeś temu miastu i światu ogromną przysługę, Will. Ale następnym razem posłuchaj mnie i zostań w domu. Człowiek w moim wieku nie powinien się tak ekscytować. Wracajmy do miasta, głosić dobrą nowinę. No i kochani... ukończyliśmy Moonlightera, tak jak mi się właśnie wydawało. Jest to ostatni odcinek z tej gry. No i tak jak przy w sumie każdym takim naszym gameplayu, co mogę powiedzieć dokładnie o Moonlighterze? Gierka jest naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo fajna. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o gry właśnie typu roguelike i tak dalej, gdzie musimy jakieś eksplorować lochy i tak dalej, no nie jestem fanem ogólnie tych gier. Znaczy fanem, no jest, lubię te gry, ale bardziej lubię oglądać tak jak właśnie wy teraz oglądacie, niż w nie grać. Lubię poznawać ogólnie taką historię i tak dalej, aczkolwiek no nigdy w te gry nie byłem dobry po prostu, dlatego no, lubię, ale nie gram zazwyczaj. No tutaj z wami się troszeczkę to zmieniło. I jak widzicie, no ukończyliśmy tego Moonlightera. Gra jest naprawdę, jak w mojej skali od 1 do 10, naprawdę na mocną 6, no 7, dobra, niech będzie 7. Niech będzie 7, bo naprawdę bardzo przyjemnie się grało. Dałbym 8, ale to DLC, które zakupiłem, jest naprawdę kiczowate. Nie wiem, czy odkryłem tutaj wszystko, pewnie nie, ale no to DLC jest słabe, bardzo słabe. Nie dodaje praktycznie nic dla osób, które ledwo praktycznie tą grę kończą i tak naprawdę całe ich to HP jest, że tak powiem, na takim wahadle, no cały czas się wracają i tak dalej, mają mało tego życia, no nie użyją w ogóle tych broni tak naprawdę, bo zabieranie HP za każdy jakiś specjalny atak, no to jest troszeczkę przesada. Myślę, że dałoby się to inaczej jakoś zorganizować, niż po prostu dawać jakieś bronie i tyle. No ale trudno, no miejmy nadzieję, że kiedyś może jeszcze jakiś DLC wyjdzie, chociaż to jest dosyć stara gra, więc wątpię, pewnie to po prostu już zostanie tak jak jest w tej chwili i tyle. Ale ogólnie naprawdę bardzo, bardzo dobrze mi się w to grało. Chciało mi się do tej gry wracać, zresztą widzieliście jaki maraton zrobiliśmy przed moim urlopem. Co prawda 20-minutowy, ale zawsze coś i naprawdę mi się chciało grać w tą grę. Skończyliśmy. Kończymy jeszcze Alex... Alex... Rain? Tak, to był Alex? No ogólnie panią Rain musimy skończyć. I potem pewnie jakieś nowości może zaczniemy. Ja już sobie tutaj tego Steama przeglądam. Być może coś nowego do rozegrania znajdziemy. Tak czy inaczej, moi kochani, nie wiem, czy to będzie już koniec. Mogę przyspieszyć napisy. Mogę je pominąć? Mogę je pominąć. Zobaczymy, czy będzie jakaś scena końcowa. Gratulacje, w głównym menu jest teraz dostępny tryb Nowa Gra Plus. Co daje Nowa Gra Plus? Nie mam pojęcia. Will musi porządnie wypocząć, zanim rozpocznie nowe przygody. Niech pójdzie spać, gdy będzie gotowy. No więc tak, naprawdę gra mi się bardzo podobała. Ale raczej nie zamierzam w nią grać dalej i tym bardziej rozpoczynać nowej gry Plus, no bo historię znamy. Raczej tutaj wielkich kombinacji nie ma, gra jest dosyć mocno powtarzalna, bo zaraz tylko kupujemy, sprzedajemy, no jak już wszystko odkryjemy, to już nic nam nie pozostaje. Ale tak, jak najbardziej, jeżeli ktoś lubi takie gry, to polecam, no chociaż 3 miesiące później. O, to jeszcze nie koniec.
To jeszcze nie koniec, ej. Chyba DLC. Czy ty... Cześć, Will. Widziałeś to? Co? Właśnie się obudziłeś? Jak mogłeś spać? Nie zauważyłeś trzęsienia ziemi w nocy? O, wybacz. Nie chciałem ci przeszkadzać. Wygląda na to, że jesteś z MTH. Pewnie przyszedłeś z powodu portalu. Zostawię was, żebyście mogli pogadać. Do zobaczenia przy drzwiach lochu, Will. Czy ty jesteś Will z Moonlightera? Dobrze. Jesteś mniejszy niż mi się wydawało, ale masz doskonałe rekomendacje. Obserwatorzy mają dla ciebie zadanie. Przed piątymi drzwiami, jak nazywają je w twoim mieście, pojawił się portal. Może mieć to związek ze zniszczeniem maszyny pirata. Powód nie ma większego znaczenia. Ważne jest to, że istnieje portal, który prowadzi do miejsca między wymiarami. Chodź ze mną i sam zobacz. Zobaczcie w ogóle, jak teraz się zmieniło miasto. Ale się miasteczko zmieniło. Prowadzi do przestrzeni między wymiarami. Co jest dziwne, ale przede wszystkim niebezpieczne. Mogą pojawić się tam stworzenia z różnych wymiarów. Co byłoby niekorzystne dla ciebie i dla nas, obserwatorów. Po twoim wstrząsającym zwycięstwie nad piratami, obserwatorzy proszą cię o zbadanie, co znajduje się w tym portalu. Zamknij go od wewnątrz. Oczywiście odstąpimy od wszelkich kar za wydobycie artefaktów. Możesz to potraktować jako zapłatę za to niebezpieczne zadanie. Dodatkowo wysłamy przedstawiciela, żeby rozpoczął negocjacje w sprawie MTH. To dosyć porywczy osobnik. Powinien się tu dobrze odnaleźć. Jednak zanim będzie można sfinalizować MTH, trzeba usunąć ten portal. Zatem na nich. Pokaż, co potrafisz, mistrzu. I tak dalej. Wynocha. No to kochani, chyba jednak jeszcze nie kończymy Moonlightera. Zamknij portal, a my włączymy Irynyokę do MTH. Powodzenia, Willu, z Moonlightera. Mamy szczerą nadzieję, że nie zginiesz. Kochani, co ja mogę powiedzieć? A więc poprosili cię o pomoc, tak? To chyba było nieuniknione. Znów będziesz znajdować unikalne przedmioty? To zapewni Rionce jeszcze większą sławę. Jeśli przyniesiesz do Nurioki nowe artefakty, na pewno pojawią się kolejne sklepy. Możliwe, że otrzymasz nawet nowe ulepszenie swojego sklepu. Nowe przygody, co? Wiem, że mogę ci ufać, ale... Pamiętaj o nowym ekwipunku i miksturach. Chociaż pewnie okażą się zbędne. Do zobaczenia w mieście, Will. Tomo, pomożesz tym starym kościom doczłapać się do Nurioki? Pewnie. Do zobaczenia, Will. Kochani. Dobra, no to tak. Ukończyliśmy główny wątek. Więc ja i tak już napiszę, że to jest zakończenie. Widzę, że tu już wejść chyba... A nie, możemy wejść tu śmiało. I kochani, tak. Na pewno DLC rozegramy. Ja myślałem w sumie, że DLC to jest tylko to właśnie poboczne, ale widzę, że nie. Widzę, że DLC jest jako nowy fragment historii, więc na pewno sobie to rozegramy. To się nie musicie martwić. Inaczej być nie może. Inwestycje. O kurde. Jednak się da. Więc od razu i bankiera mamy. Ale na czym to
polega. Dobra, dajmy z 10 tysięcy, zobaczymy co się stanie. Dobra, niechaj zacznie się cud rozmnażania. Jutro zacznę obracać walutą, dobra. O, no i co kochani? Jak my teraz to zrobimy i co my zrobimy? Ekwipunku lepszego na razie nie widzę. Ale być może się... O kurde! Ale oszustwo! Ale oszustwo! Jest nowy ekwipunek. I to jaki nowy ekwipunek? Co nowe miecze? Chamstwo! Albo ja tego nie zauważyłem, albo nie wiem. Czyli są nowe bronie. Są nowe brońki. No 620, no to jest jednak przebitka dosyć mocna. 3500, kurde. Coś pięknego. Dobra kochani, no to widzimy się w następnych odcinkach z Moonlightera chyba, nie? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, czyli jednak nie kończymy tej gry. Nie kończymy i gramy dalej. Dobra. Moi drodzy, ale. To by było na tyle. To by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grało dla was Shiro. Widzimy się w następnych odcinkach, ale już z DLC Moonlightera zwykłego skończyliśmy. Trzymajcie się. Hej, hej.